Dlaczego często zaniedbujemy możliwość zadawania niektórych pytań? Może nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak dalece sięgają ich możliwości. Może dlatego, że zawsze mamy więcej odpowiedzi niż pytań, na których możemy polegać. A może wszyscy intuicyjnie wyczuwamy odpowiedzi, zanim jeszcze zdążymy sformułować pytanie. Halo? O, jestem, patrz. A gdzie ty jesteś? Nad morzem! Może czujemy się przytłoczeni przez doświadczenia i przekonania, jakie poznaliśmy do tej pory. Albo czujemy się stłumieni, niewystarczająco dobrzy, ze względu na wpływ innych ludzi. Może jesteśmy zbyt nieświadomi, aby zadawać sobie pytania na tyle głęboko, aby wniknąć w naturę naszej ciekawości. Może to przez lenistwo, może to przez nasze lęki i niepewności, do których nie chcemy się przyznawać. Depresja i bezradność, uniemożliwiające szukanie dalszych odpowiedzi. Arogancję, zasłaniającą nieskończoną naturę naszego bytu. Niepokój i paraliż, wywołane chaosem rzeczywistości. Myślę, że w głębi każdego człowieka leży wezwanie do poszukiwania siebie, aby stać się całym sobą. Miejsce nieskończonych możliwości, uniwersalnych prawd, nad którymi można stale reflektować. Może jest wystarczająco dużo miejsca, aby znaleźć nowe pomysły, które uczynią nasze życie bardziej radosnym i spełnionym. Chciałbym Cię zaprosić na samodzielną podróż, abyś i Ty dokonał swojego odkrycia. Pójdziemy w nieznane, ponad przekonania, aby znaleźć piękno, kreatywność, pasję i świadomość. Czyli wszystko to, czego potrzebujemy, aby odnaleźć siebie.